Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Mateusz Murański na konferencji Fame 14. Mateusz, no dawno Cię nie było, jak samo poczucie, jak forma? Super, cześć, witam Cię serdecznie na wstępie, witam wszystkich widzów. Forma super, samo poczucie super, walka też będzie super. No właśnie, jest Alan Kwieciński, gorąco było przed samą konferencją, dużo wcześniej, no ale już na konferencji temperatura sięgnęła zenitu. No jakby nie miał nic do stracenia, więc mnie sprowokował, udało mu się to. Mhm. No. Powiedz mi, ale rzucanie, wiesz, starszego człowieka butelką, no właśnie, tam... to jest szyniackie zachowanie. Kto taki kondel? No? Okej, ale też padły mocne słowa w stronę Alana Kwiecińskiego. Z czego one tak wychodziły? Z czego wynikały te słowa? Ale... Szmaciarz, tak dobrze pamiętam? Tak. No, to jest tylko szmaciarz, po prostu. Kiep. Powiedz mi, Mateusz... Ale nie ujmując chłopakowi, bo dla mnie jest lepszym zawodnikiem niż Tańcula. I wydaje mi się, że to był wypadek przy pracy, że z nim wtedy przegrał. To mu muszę oddać. Okej, Mateusz, jakby można było sklasyfikować twoją złość do Alana. Casio jest gdzieś tutaj, bo tutaj konfliktu nie było. Tak, nie było żadnego. Arek Tańcula był wysoko, bardzo wysoko, zwłaszcza ta pierwsza konfrontacja. No i jak teraz? Jak teraz uważasz, że Alan jest dużo bardziej ci za skórę niż nie, Arek? Nie. Tańcula jest... Tańcula, Kwieciński, ten śmieć popek. Czyli Tańcula numer jeden, ale to też ze względu na to, że byliście przyjaciółmi, kolegami bardzo dobrymi, to chyba z tego też wynika, nie? Tak. Okej, okay, powiedz Mateusz, jak przygotowujesz się do walki? Na jakich zasadach będzie ta walka się odbywała? MMA. Tak? No, oczywiście. Okej, okay, czy w parterze upatrujesz swoich atutów, czy właśnie raczej w boksie, no bo miałeś ostatnio bardzo dobrą walkę z Don Casio. No i upierdolę go właśnie w jego płaszczyźnie, czyli w stójce. Okay. To będzie mój drugi knockout pod rząd. W MMA. Okej, okay, powiedz mi, co muszę, dalej? No? Muszę gonić Szeligę, no. A no właśnie, no Szeliga ma dobrą pasę, ostatnio dwa bardzo, bardzo ciekawe zwycięstwa, a wy byliście już brani pod uwagę, jeżeli chodzi o konfrontację, byliście na tym kolizyjnym torze, powiedz mi, czy ta walka gdzieś tam wisi w powietrzu? Wisi, na pewno tak. Też w małych rękawicach, mała nie, klatka? Nie, no my to tam zgodzimy się na wszystkie warunki. No, on jest twardy chłop, ja jestem twardy chłop, myślę, że zgodzi się i na rzymską i nawet bez rękawic. Pewnie, czy już jest taki głód walki, bo trochę Cię nie widzieliśmy. No, jest, bardzo. A tym bardziej, wiesz, jakby nie patrzeć zawodowcem, nie? Wszyscy wiedzą, że Fame podpisuje kontrakt na 3 walki. To jest pierwszy z klocków do uwalenia. A ostatnim klockiem jest człowiek, który jest zerem jako człowiek. Jako trener jest bez godności, bez honoru, bez słowa honoru. Ale jako sportowiec przewyższa Normana Parkę, no jakby top topów, ale o tym niebawem. O kim mówisz? No nie mogę powiedzieć, ale mogą się ludzie domyślać. Czy jest ktoś ze stajni Art Noxa przypadkiem? Nie mogę nic mówić. Ale naprawdę chciałbyś się z tą osobą zmierzyć, bo ja chyba domyślam się, o kim mówisz i na jakich zasadach miałbyś to odbyć? Chyba w MMA. MMA, tak. Czyli trochę takie wyrównanie rachunków za ten dziwny sparring, który miał miejsce na samym początku twojej kariery. Ja nic nie wiem. No dobra, Mateusz... Ja nic nie wiem o tej walce. Powiedz mi, jak wyglądają rozmowy z innymi organizacjami. Walczyłeś... No, dobra. I moja ostatnia walka z kontraktu, to będzie sprawdzian życia. To będzie sprawdzian życia, bo Kwieciński to jest do rozjebania w minutę. Tam będzie sprawdzian, tak. Podpisałeś umowę na 3 walki? I rozumiem, że te walki już są przygotowane, już te nazwiska gdzieś są ustawione w kolejce. Tak, no nie mogę mówić dokładnie z kim, gdzie i kiedy, ale tak. I trzecia będzie najgrubsza. Najgrubsza. No usłyszeli, nawet sam myślę, że cały świat. Okej, powiedz mi, jaki idzie ci parter? Czy ten progres widzisz z każdym z treningu na trening i czy już odnajdujesz się w tych elementach parterowych? Bardzo, bardzo, bardzo i będziecie mieli okazję już 14 maja to zobaczyć. Nie mogę się doczekać, żeby wam to zaprezentować. Okej, okay, Mateusz, jeszcze zapytam Cię o organizację High League, bo z tego, co dobrze doszły mnie słuchy, to miałeś tam walczyć z Marcinem Najmanem na tej gali. I to pytanie, czy będziesz kontynuował rozmowy z organizacją High League, czy na razie już skupiasz się tylko i wyłącznie na Fame MMA? Marcin Najman jest również na mojej czarnej liście i mojego ojca. Ale jakby to nie jest żaden wyznacznik sportu, jakby nasza walka nie byłaby żadnym wyznacznikiem sportowym. Więc jakby... Zresztą to jest zwykły kiep. No nie, zobaczymy.
ale chyba Mateusz na liście najbardziej kontrowersyjnych gal chyba ktoś ostatnio przebił Marcina Najmana, między innymi Antoni Królikowski na gali Royal Division. Powiedz mi, jak ty odnosisz się do tej sytuacji, która miała miejsce na tej konferencji? Wiesz co, no powiem ci tak, bo teraz jest oczywiście nagonka, tak, zły, lincz i tak dalej. Ale słuchajcie, po pierwsze, Antek z tego wszystkiego wyniesie jeden zajebiście fajny plus. Koło jego dupy przestaną się kręcić tak zwane dupolizy, które są, jak jest dobrze, a jak jest źle, to już ich nie ma. I to jest dla niego, myślę, życiowa weryfikacja. Myślę, że on sam ze sobą dojdzie z tym do ładu. Jakby nie jestem w jego głowie, nie znam go. Myślę, że jakby nie przemyślał tego, co zrobił, bo jest to karygodne. Myślałem, że już nic nie przebije tego ścierwa, które robi Najman tej jego gali. No jednak przebiło. No jakby tyle, nie? Myślę, że na pewno duża lekcja dla niego, bo będzie miał weryfikację, którą ja również miałem. Którą każdy z nas miał. Okej, na koniec oglądałeś galę Fame 13. Jak ci się podobała ta gala? Oglądałem, tak. Zauroczył mnie totalnie Robert. Chyba jesteście trochę kolegami. Z tego, co wiem, to polecałeś mu trenera mentalnego, jak dobrze mówię, zachwalał i dziękował ci za to. Tak, o, super, bardzo fajnie, tak, polecałem. Miał kontakt z moim trenerem mentalnym. Dzięki temu być może, wiesz, gdzieś tam to dało mu jakiś tam asumpt też również do zwycięstwa, ale jak mam być z tobą szczery, to właśnie poznaliśmy się przy śniadaniu. Od razu jakieś takie fajne flow. W słynnym filmiku? Tak. Wiesz, od razu jakieś takie fajne wspólne flow znaleźliśmy razem. On był z dziewczyną, ja byłem ze swoją dziewczyną. Więc jakby jak wygrał, to byłem szczęśliwy, a jak wygrał ten samochód, to normalnie jakby pociekły mi łzy, nie? Autentycznie. No. Ja jestem szczery, mówię to, co zawsze mówię prawdę. To jeszcze na szybciutko, jak oceniasz walkę bokserską? Jakby inaczej, bo ponieważ zasłużył na to. Zasłużył na to. Też tak uważam. Chłopak na to zasłużył po prostu. Nie? Tak, całą swoją kreacją, no i walką, bo przecież tak. Świetnie zawalczył i wygrał. Tak, dokładnie. To szybciutko ocenić walkę bokserską Amadeusza Ferrariego z Adrianem Polakiem. Miałeś okazję chwilę przed nimi walczyć w boksie, miałeś okazję przygotowywać się do walki stricte bokserskiej. Jak ci się ten pojedynek podobał? Tak szczerze. Wiesz co, walczyli w meksykańskich rękawicach, których walczyłem ja z Kasiuszem. Także Amadeusz walczył w niebieskich, więc byłem za nim siłą rzeczy. Chociaż też charakterologicznie lubię dwóch, ale jakbym miał wybierać, to byłem w tym pojedynku za Amadeuszem. Ale pojedynek faktycznie nie porwał. Liczyłem naprawdę na rzeźnię, na bójkę. Tym bardziej, że były to rundy po 2 minuty. Wyszło słabo. W moim odczuciu, no jakby... A czujesz, że twój tata jest takim prekursorem, jeżeli chodzi o różne dodawanie nowych elementów w MMA, bo jest już klatka rzymska, która przeszła. Ja zauważyłem, że na innych konferencjach mówi się o klatce rzymskiej, już po prostu ona wpadła do słownika sportu walki. Tak, w nomenklaturę w ogóle. I teraz meksykańskie rękawice. Tak, i teraz meksykańskie rękawice, tak. Także tutaj chłopaki wodarze powinni tam nas do KRS-u tak delikatnie, wiesz, wpisać. Prawa autorskie, już nie powoli zastrzegać. Ja świruję oczywiście. Mateusz, dziękuję ci za wywiad, no i powodzenia na najbliższej walce. Bardzo dziękuję. Dzięki, Mateusz.